Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mountain Blade Warband z modyfikacją Nowa Ojczyzna. No i tutaj pokazałem taką dość ciekawą bitwę, ponieważ walczę tylko w składzie 27 ludzi na w sumie ponad 50. Czemu taki mały skład z mojej strony? Ponieważ Loki Daru chwilowo odłożyłem, ponieważ będę chciał wziąć korsarzy do mojego nowego zamku. Prawda, Halmar jeszcze nie wiem, czy jest moje, ponieważ mimo tego, że czekam już jakieś chyba 2-3 dni, to jeszcze mi król, że tak powiem, nie przysłał na ten temat informacji, czy będę mógł je wziąć, czy jednak nie. Ale mój zamek jest ciągle, widzę tam, oblegany, ponieważ mam tylko jednego żołnierza, który go broni. Więc postanowiłem temu zamkowi właśnie skołować taką, no po prostu dywizję korsarzy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Też jak możecie mi napisać, to napiszcie mi koniec końców, które... To jest gorsze? Miasto takie jest ubogie czy bardzo biedne? Mi się wydaje, że jak bardzo biedne niż ubogie. Właśnie widziałem, że tak jak... jak to się nazywało? No to moje pierwsze miasto główne stało się z ubogiego bardzo biedne, czyli właśnie stało się lepsze. No to jestem w stanie to stwierdzić po pieniądzach, ponieważ wcześniej z tego miasta było około 2000, a teraz jest około 3. To tak właśnie Mosthof niestety z bardzo biednego stało się ubogie. I teraz zauważyłem, że dało mi tylko 1500, co jest takie niezbyt fajne. Więc nie wiem, czy właśnie tak się stało w ogóle, że Mosthof stało się nagle biedniejsze. Nie wiem, czy ktoś tam splądrowali je, czy jak? Nie ma. Przecież nawet nie ma kto tego plądrować. Jakby tą wioskę mogli splądrować, ale kto? Swadianie? Oni? Przecież się nie zmieniają. Jednakowoż, bo to by cały dzień wygrała dla nas tak naprawdę. Tutaj po mojej stronie właściwie byłem tylko ja, NPC i przyboczni króla. Nikogo więcej nie ma, ponieważ jak powiedziałem, Loki Darów zostawiłem potem. Zostawiłem sobie... No. A Loki Darów zostawiłem sobie w mieście. Żeby móc właśnie dużo korsarzy sobie wziąć. Będę w stanie naprawdę ich dużo wziąć. Chcecie tu wziąć, czy nie wziąć? Będę mógł ich wziąć aż ponad 300. Ponad 300 Spartan! Dobra, bierę co tutaj możemy, bo nasze. Ale niezbyt dużo, żeby się jakoś nie obciążać. I jedziemy do Sargot. Sargot. Ponieważ to miasto jest najbliżej właśnie morskich, tak jak powiem, morskich szlaków, żeby iść do portu. W ogóle nie wiem, możecie mi też napisać, bo nie wiem, co będę jeszcze wiedział przed kolejnym odcinkiem, bo ten budynek się dość długo buduje. Czy tam zakon templariuszy, to ja będę mógł rekrutować ile będę chciał, czy jak? Ponieważ teraz buduję zakon templariuszy w Rayawind, czy jakoś tak. Ponieważ to tam badaje mi renomę, czy jakoś tak, też... Poza tym chciałem zacząć tych templariuszy. Wiem, że są bardzo mocni, więc gdybym mógł rekrutować ich jakoś nieskończone ilości, nawet jak są drodzy, to byłoby całkiem fajnie, bo nie musiałbym po korsarzy wtedy latać. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. Ciekawe, czy się zbuguje, czy nie. Czasem się gra buguje, zobaczymy, czy tym razem też? Tak, zbugowała się. Ponieważ no... tak... Out of limit! O, jak mówiłem, non-stop. O! Przyjmuję zaszczyt! Królu Grawecie! Przecież to jest chyba oczywiste, że przyjmuję ten zaszczyt! W ogóle przydałoby się tak po drodze jeszcze zahaczyć o dożynki. Twoja popularność rośnie. O, to jest pytanie tylko, czy uda mi się na czas tam zlecić, gdzie chcę. To jest coś niefajne. Bo ja tutaj zawsze w swoją stronę skręcam przy tym we coś tam. Bo zawsze mi się wydaje, że te moje ziemie są ciut w innym kierunku. O kurczę, twierdzi w zasadzie 3 morale, bo nie ma nic do żarcia, nie? Dobrze. O kurczę. Wiadomość od marszałka. Wiadomość od marszałka. Wal się, marszałek. Co znowu? Dobrze, dzięki ci, Wania. Dziękuję ci. Już jest pożarcie dla was, Boże. Mi Wania odszedł, to bym się wkutwił niesamowicie, bo Wania to wiecie. Nie licząc tego, że to jest najsilniejszy, słuchaj, najsilniejszy z moich wszystkich NPC-ów, to jeszcze jest większy problem z Wanią. Ponieważ tylko on ma dobrze wyszkolone zdolności takie do śledzenia. Nie mógłbym Jarka pod nie zawsze zrobić, prawda? Ponieważ Jarek jeszcze nie jest pod nie jest pozwijany. Ale no i tak będę równał Wani. Wania ma wszystko na 8 poziomie, to Wania to jest taki kurczę no... Elita wśród elit. Elit wszelaki, jak to taki ten odcinek sobie nazwałem. To właśnie ten cały klasztor, co nie, to jest zakon temperoszy buduję. I tu bym chciał właśnie koniecznie, to koniecznie kupić sobie jakieś żarcie, jakiekolwiek. Żeby nie było... Wow! Tego nie są tacy bogaci w tym Rayawind. 20 narów, tak? O kurde. Właśnie nie chciałem ich za bardzo z tej kasy obrobowywać, ale powiedzmy, że teraz sobie od nich wezmę. Czy ja tego stali się bogaci? To wszystko tłumaczy. Jak im dałem tę kasę za pomocą tej tarczy, VAT się zaraz bogaci zrobili, ta? No dobra, w finalment, tu miałem taką jedną rzecz zrobić.
O, już zajęli Dremuk? Jakie dranie. Ja im tu zaraz dam. Ja im tu kuźwa dam. Wszystkich mi tutaj. Oddajcie mi moich Lokidarów. Lokidarze! Mamy zacną rzecz do zrobienia. Albo jeszcze chwileczka. O to dranie. Dopiero co mi przyznali tu Hormordu Huller. O ile przybocznych. Ja wam kuźwa dam. Dobra, Dremugiem się zaraz zajmiemy. Chociaż po drodze jest. Zmieciemy go po drodze. Co? Ja próbowałem jakoś tam się przedostać? Co? Przecież miałem tu oblegać. O w dupę. To, że zrobiłem niefajną rzecz. Nie chcę się właśnie poddać. Kurczę. Czy ja im dam w ogóle radę z taką bronią? Później może być ciężko. O w dupę trzykić kusznik w ogóle jest. Spadaj! Ojja! 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 Ale to jest słabe, Boże. O w dupę! Kijem w ogóle walczyć nie umiem! To jest już w ogóle żenada. Ja mieczem za sobą walczę, to mi kija dają. O kuźwa. O kuźwa, masz! Nienawidzę właśnie tego, tej walki w tym przebraniu, bo to jest żałosnym kijem się bić. Oj, padłem. Padłem! Nie! Zamek Dremuk nie jest już pod oblężeniem. Ej, no bo Halmar mnie przez to zajmą, Boże. Wypuśćcie mnie, dranie. Przyjąć ofertę. Jeżem kasę w ogóle stracił na tym. Chyba niewiele. Przepraszam za małe cięcie. Na szczęście widzę, że niczego się nie stało, ale czemu mi nie dało oblężenia? Kuźwa! Ta gra jest poda, zawsze oblężenie było w tym miejscu. Dobra, powiedz, że oni do szturmu. Nie ma teraz, to będzie zemsta, kuźwa. 5000 mi teraz przez to musiałem zapłacić, no. 5 baniek musiałem im zapłacić przez głupie, złe kliknięcie. Jak ostatnio pamiętacie, źle kliknąłem, chyba tam było około 20 odcinka, to żebym się dał wtedy w niewolę wziąć. Ale kuźwa, no. I z mnie zabrać zabezpieczenia? Chyba nie. Nie, mam całą. Na szczęście. Dobrze, mi też miecze zabrali, czy tarczy, bo to też są dość cenne rzeczy. Muszę tylko iść Halmar obronić, bo nie wiem, czy mnie król je znowu da, jak znowu przejmę. Może mi nie dać, a tak to, jakie obronienie to będzie git. Niby tam zostawiłem jednego Lokidara, ale... Nie dam się, jeden Lokidar będzie bronił. W parę chwili padnie. Nie wiem, jak właśnie to zajmie. Ile może mi czasu kupić jeden Lokidar? Jest Lokidar, więc niby to nie dał dużo, ale no... I tak, to jest podłe. Wyciąć ich, nawet nie ma, że boli, po prostu zmijałeś z powierzchni ziemi. Nasz zamek chcieli, kuźwa, nasz! Już tu było powiedziane jasno, to jest mój! Mój zamek! Nie z Fadi, mój! To jest silverkowy zamek. No, Lokidarów dokładnie, nie silverkowy. Silverkowy, bo mój. Gotowe. Niechaj se przejrzą tam, co chcą. My też bierzemy, co się da. Zostawem, poproszę o zamek znowu. Ja to buduję jakiś budynek chyba, pewnie nie przestał się budować, no dobra, dupa z tym. Dupa z tym, to jest Halmar jest najważniejsze, Halmar! O Boże, zabrali mi te Halmar! Co za głupia gra, Boże jedyny. Co za głupia gra. Gdybym się tam Harlaus osadzi ze swoją całą armią, to będzie żałosne. To jest mój zamek, oddawać mi go dranie. Co to się dzieje, że nie mogę go zająć niby? Ty go zajmujesz! Won mi stąd! Spadaj mi stąd, drani, to jest mój zamek. Spadajmy stąd, draniu! Chciałem honor, ciekawie punktu, wiecie, że niewiele. Ale ja mu tu nie dam tego zamku zająć, bo Halmar mi zajmą. To będę w dupie, że tak powiem. Będę w dupie, bo ja go nie odzyskam zbyt szybko. Zbyt szybko go nie odzyskam. Dobra, wyciąć ich. Najwyżej to będzie moment, w którym się zbuntujemy, bo tu widzę, że taka dość niefajna strategia się zrobiła. Jakby mi ten zamek zajęli, teraz i to miasto zajęli. Niedobrze. Niedobrze. Właśnie gdyby jakieś tutaj wąty miał do nas król od roków, to po prostu tutaj, że tak powiem, powiemy nie, koniec, kropka. Zbuntujemy się i tyle. Zakładamy własne silverkowe państwo. Koniec. Zakładamy nową ojczyznę. Nie boimy się nikogo ani niczego, bo po swojej stronie mamy Lokidarów. Jeżeli jakiś lord właściwie damy jakiegoś tam lordowi dam zamek właśnie Dremuk i będzie git. Będzie git. Piękne państwo Lokidar będzie potężne.
Ziemi na start 3 miasta, czyli jakby co, będziemy dość mocną siłą. Czyli Hanmar będzie też nasze. Będziemy mieli 3 miasta. Bardzo ładnie. Bardzo ładna rzecz. Jak tam Mordocy powiedzą wojnę, to po prostu ich zmieciemy i tyle. Będziemy na ich tereny szedli. Gorzej, że fajnie po swojej stronie byłoby w ogóle Nordów. To było niezłe. Wtedy zajął połowę Kalradii dość szybko, gdybym no to byli po mojej stronie. Pewnie bym zniszczył Rodoków, potem Khanat, potem Saranidów i zostałyby tylko Nordowie jako ostatni. Ale to na razie jest plan dość, że tak powiem, wyimaginowany. Dość, no na razie tylko co najwyżej wymyślony i w żadnym wypadku pewnie nie będzie zgadzał się z prawdą. Więc zupełnie inaczej się wszystko potoczy. To jest na razie plan wstępny. Że wytniemy Rodoków, jeżeli nie będą się dać tego zamku. Póki co im służymy, ale, że tak powiem, tylko spróbujcie mi jakieś wąty dawać za atakowanie, czy za... za to, że ten... czy nie dać mi Halmar, to nie ma mowy, żebym służył dalej. Fuck. To będzie szybszy punkt. Koniec. Jak mi dadzą Halmar, to spoko. Jak mi dadzą Halmar, to nic. Nie mam nic do gadania. Mam Halmar. Dobra, mogę jeszcze im posłużyć sobie. 5 odcinków, 10 odcinków, nie wiem. Zrobię czwarte miasto, piąte, szóste, nie wiem. Posłużę im tyle, co trzeba. Kiedy będę chciał własne państwo zrobić, a tak to, że tak powiem, nie ma. Tworzymy własne państwo, że tak powiem, na szybko. I mamy wyrąbane w Rodoków. Niech się spieprza stąd, to było moje miasto. Okej, właśnie. Zbieramy co się da. Zbieramy też Halmar oczywiście ze sobie. Dawać mi Halmar, co pod oblężeniem? Pod jakim oblężeniem? Kto to niby oblega? Obóz. No dawać mi to Halmar. I to będzie tak oblegane jeszcze, tak się spytam. Został pokonany w bitwie jakiś hrabia. No, mogę, o. Spocznij oblężenie, przygotuj drabiny, 2 godziny to zajmie. Dawać mi to Halmar, no. No. O, a Insadi się zbiedło. Twoja popularność rośnie. I przyprowadź żołnierz do szturmu! Odbijamy Halmar. Troszkę tutaj okopiemy i wyruszę troszeczkę przeszkadzać korsarzy z tego. Z Rivaczek do tego zamku. Żeby ten zamek był broniony. A dopiero potem tu przyjdzie jakiś korsarz. Tylko nie wiem, jakby to korsarz jest ciut daleko, jakby nie spojrzeć. Kurczę, przydałoby się jakieś inne wojsko. Ale skąd mogę wziąć inne wojsko? Lokidarów, ale to nie są jeszcze dalej. Lokidarzy są kurczaki pieczone jeszcze dalej. Może owców głów? Armia owców głów, dobra do miasta? Bo są drożsi i słabsi od tych korsarzy. Ale pomyślmy, no ich 100 będzie mi kosztować jakieś 5000? Tak, o 5000. I gdyby to się szybciej po mapie poruszało z nimi. Ich tutaj dać 600? Czemu nie właściwie? Przynajmniej gdy trzeba będzie obronić tamte miasto, to będę miał masę więźniów z tego. Tak, Halmar, miasto łowców głów. To będzie ciekawe, ciekawy pomysł. Zrobimy tak, czemu by nie? Mamy pieniądze, stać nas. Stać nas na takie rzeczy. W ogóle tak ta muzyka pasuje do trollowania lukidarami sobie. A już zwycięstwo? Spoko. A nie zdążyłem dojść na miejsce. Jej! Jej! Zwycięstwo jest moje, ale się cieszę. Tak, nie zapieram co chcą, resztę nie bieram. Pozostaw rzeczy. Oczywiście, że poproszę Halmar, nie ma, że jest, nie ma rzeczy jakkolwiek inne będzie spadać mi stąd. Dziękuję bardzo, przyjmuję zaszczyt oczywiście, czemużby nie. I teraz tak, zorganizuję tutaj garnizon. Teraz zrobię dość tak absurdalną rzecz, że chyba aż zapiszę grę. Ponieważ to będzie strasznie ryzykowne. Zostawię tutaj wszystkich Lokidarów. Tak daleko od moich ziem. Zapiszę grę. To będzie cholernie ryzykowne aż. Jeszcze nieraz nie wczytałem w tej... Kurczę. Widzę, że daleko sobie mogłem odejść. Jeszcze nie wczytałem tej gry w tej sytuacji. Nie, raz wczytałem. Jak była ta sytuacja z tym pamiętacie? Z tym moim podaniem się Saranidom. Spadać stąd. Bo chciałem teraz, kurczę, zapisać Lokidarów, zapisać grę i pójść sobie do tego, do... Do czego właśnie?
do twierdzy łowców. Spróbujemy to wykonać. Jeszcze raz zapiszę grę i spróbujemy też raz wykonać. A nie, nie mam po co, przecież kurczę, zapomniałem, że to nie jest moje miasto jeszcze. Zapomniało. Myślę, tak mogę to zrobić tu garnizon. Nie jest moje, ale mogę. Dobra. Nie wiem, czy zostaniemy w tym Halmartu w ogóle? Tak nie, jakoś tak no. Spadaj stąd, hrabia Haringot. Kiedyś cię lubiłem, jak byłem w Swadii. Co? 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 O kuźwa, widzę tą wielką żołnierzy wroga. Ja to kuźwa widzę, bo mam tego nie widzieć. Przyszedł jedyny kościół, którego się boimy ze całej Swadii. Jedyna osoba, której naprawdę, no, to nie trzeba mieć respekt. A! Wtrąci mnie do walki z Harlausem, tak myślałem. Tak myślałem, że się właśnie wtrącić do walki z Harlausem. Ale! Loki darzy się nie ugną! Pod murami Halmaru powstrzymamy króla Swadii! Ale to w kolejnym odcinku! Na razie i cześć!